because I didn't know we were in the information society. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek przygód, jeżeli chodzi o loty Megabee. Widać, że pogoda sprzyjała tutaj podczas tych lotów. Naprawdę fajne ujęcia. Głównie starałem się latać przed zachodem słońca, tak mniej więcej jedną godzinę, czasami pół godziny, czasami półtorej godziny. Dużo terenów, jak widzicie, tutaj jest podmokłych, takich mniej dostępnych. Specjalnie też wyszukiwałem takich miejsc, które są właśnie ciekawsze, mają więcej wody, miejsc, które praktycznie dla człowieka są faktycznie niedostępne. Wcześniej rzadko bywałem w tych miejscach i tutaj moją ideą było to, żeby znaleźć taką wysokość i taki pułap, który pozwoli mi w tej dolince polatać. Tutaj widać, że też nie wszystko widać na tym etapie, bo mogę powiedzieć, że w goglach tak średnio widać szczególnie te gałązki i zdarza mi się parę razy zahaczać. Średnio tak myślę, że raz na sesję, może 2-3 razy, ale dobrą też jest przesłanką fakt, że nie ma już tych gleb. Tutaj jak zobaczycie, lądowania są takie umyślne, już ostrożne, już GoPro tak nie cierpi, ale w tych pierwszych faktycznie lotach było pod tym kątem trochę słabo. To, co jest jeszcze takie charakterystyczne, staram się latać jak najniżej, na pułapie jak najniższym, jeżeli chodzi o przeszkody, te zboża, i zdarza mi się oczywiście zahaczać, ale moją intencją jest to, żeby mieć loty, które są właśnie takimi głównie nalotami, mijanie przeszkód i płynne manewry bez specjalnych akrobacji. To, co mi się zawsze podobało, i z czasem chciałbym oczywiście jeszcze w coraz takie mniej dostępne miejsca wlatywać. Jak na razie to są ćwiczenia. Tutaj nie widać, ale każda z tych sesji odbywała się przy wietrze i właściwie to, jak ogląda się to, ogląda się super, dlatego że mamy rewelacyjną jakość z GoPro podaną tutaj, z filterkiem ND16 latałem wszystkie te sesje. Natomiast widok jest zupełnie inny, jeżeli chodzi o DVR, czyli widok na goglach, które podaje, jest zupełnie inny, bo na przykład tutaj w większości tych gałęzi, które mijamy, i detale widać dokładnie na GoPro, obraz nie podaje specjalnie na gogle, więc na pewno lata się inaczej, ale na etapie treningów, jeżeli faktycznie jest trudno, to łatwiej jest później już, jak trzeba zrobić coś konkretnego. I jak tutaj potrenuję i będę dobry w tych okolicznościach, gdzie mamy dużo krzaków, gdzie mamy dużo gałęzi, które jeszcze nie rozwinęły liści, faktycznie będzie łatwiej już później. To, co mogę Wam powiedzieć, staram się latać jak najniżej, bo faktycznie wieje i faktycznie Megabee jest mocno podatne, więc moją intencją jest latanie jak najniżej, tak jak widać tutaj, przed zachodem słońca, tak żeby cień śledzić i żeby on był mniej więcej na równej wysokości. Dosyć ciężko jest utrzymać równą wysokość, dlatego po pierwsze, że różnice terenu tutaj może nie widać na tym filmie na GoPro, bo to jest obraz Super View, ale one są mega duże, te różnice wysokości. Tutaj mniej więcej mamy 3 do 5 metrów nawet pomiędzy tymi długościami przelotu, więc wygląda to zupełnie inaczej w rzeczywistości. Też jedna sprawa, która jest istotna, starałem się dobrać takie ustawienia GoPro, które byłyby najlepsze, i tutaj te sesje nagrywałem w kolorach GoPro, ale był ProTune założony i ISO, wartość czułości była od 100 do 400 ustawiona. Filtr ND16 założyłem, ostatni filterek z tych, które mam, rozbiłem chyba dwa filtry niedawno, 8 rozbiłem, jeszcze jedną 8 mam i gradientowy gdzieś mi zginął, muszę poszukać, bo powinienem mieć też gradientowy 0:8, ale wygląda to w miarę ok, muszę Wam powiedzieć. Takie przeloty jak tutaj wydają się być bardzo łatwe i pozornie nie sprawiają żadnej trudności, pod warunkiem, że się to tak widzi wszystko dokładnie, jak my widzimy teraz. No i spokojnie, dzień za dniem, trening za treningiem, myślę, że docelowo powinien przynieść lepsze rezultaty.
wiadomo, że też te treningi i te postępy nie są liniowe. To wygląda tak, że ćwiczysz, jeden tydzień, drugi, trzeci i wydaje się, że nie ma żadnego postępu. Dopiero jak ktoś ogląda te loty, tak jak moja żona ogląda od czasu do czasu, to mówi, kurde, faktycznie zrobiłeś duży progres. Jak ja oglądam i jak ja ćwiczę te loty, czy symulator, czy właśnie przeloty, to mam wrażenie, że to jest cały czas na tym poziomie, cały czas doskwiera mi i wiatr, i to, że megabit też nie ma takiej mocy, jakbym chciał. Myślę, że jeszcze parę tygodni, słuchajcie, jak może trochę sytuacja się unormuje i uskatatkuje i powinienem już pomyśleć o swoim pierwszym kładzie 5-calowym, który jest dużo mocniejszy. Myślę, że na początku 5-calowy, ale 4S, żeby też nie przesadzać z tymi prędkościami, bo kuszą mnie na pewno już wyższe prędkości i te manewry bardziej dynamiczne, ale na pewno najazdy i takie kinowe ujęcia to jest podstawa, które chciałbym realizować poprzez FPV, także ze zmianą wysokości. Tutaj CineWhoop uważam, że się tak średnio nadaje do zmiany wysokości, ze względu na to, że przy wyższych pułapach, wyższych, faktycznie większych wysokościach on jest mega znoszony przez wiatr i te manewry są zupełnie nieprecyzyjne. Dlatego staram się manewry wykonywać raczej na pułapie minimalnym, jak najniżej jak tylko jestem w stanie. I to wygląda w miarę coraz lepiej, już zaczynam panować. Oczywiście on ma pewną bezwładność, nie wchodzi mi płynnie tak w 180 stopni, nie ma na tyle mocy, jak widzicie zatrzymuje się przy tych manewrach, ale i tak jestem mega zadowolony. Testowałem też różne pojemności baterii, 850 kupiłem, 1050 i 1300 i jednak stosunek czasu do masy, wydaje mi się, że 1300, pomimo że jest najcięższy ten dron wtedy, bo on wtedy waży około 560 gramów, faktycznie z GoPro oczywiście, ten stosunek masy do mocy jest najlepszy i do czasu lotu, a 1050 mnie trochę rozczarowało, mAh, myślałem, że będzie trochę lepiej. Gdybym miał dzisiaj możliwość upgrade'u, to na pewno dron 5-calowy, na pewno lepsze gogle i zasięg trochę lepszy. Nie wiem, nie znam jeszcze na tyle FPV, żeby stwierdzić, czy FL Sky daje większy zasięg, bo mnie obraz ten w goglach, to co mam poprzez VTX, 150 metrów to jest max, to co mi daje. Nie wiem, czy jestem w stanie osiągnąć coś więcej przy tej konfiguracji, czy trzeba by coś dokupić, ale pewnie jak będę inwestował, to docelowo, jeżeli będę miał większe środki w Crossfire, już we wszystko, czyli zasięg naprawdę bardzo długi, to już są kilometry, to już jest większy zasięg nawet niż OcuSync ma. Bo mowa czasami jest pod Crossfire o 30 nawet kilometrach. Także tak to wygląda na dzisiaj. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Przygotowuję oczywiście lepszy epizod, wywiad z Kamilem. Przygotowuję odnośnie hyperlapsów, jak mu idzie. Jestem w połowie, a także co drugi dzień staram się robić live'y, latającą kawkę, czyli tak to wygląda, że jeden odcinek przygotowuję, drugi odcinek to live i postaram się jak najdłużej ciągnąć codzienne publikacje. Na dzisiaj bardzo serdecznie Was pozdrawiam. To co widzicie to jest filterek ND16, GoPro 7 Black, mamy tutaj 25 klatek na sekundę, 2.7K wykonywałem i Super View. To są te ustawienia, które udało mi się osiągnąć i uważam, że one są stosunkowo dobre jak na te możliwości. Przycinałem najlepsze ujęcia, żeby Was też nie zanudzać, także tutaj jest tych lotów może 8 pokazanych, te najlepsze fragmenty, może 6-8 lotów i systematycznie jak tylko będą możliwości, to na pewno pokażę Wam coś więcej z czasem. FPV daje naprawdę niesamowitego kopa i te ostatnie tygodnie, które były od czasu jak kupiłem właśnie Megabee, mogę powiedzieć, jak przeszedłem, rozpocząłem przygodę najpierw na symulatorze, a później z Megabit. Naprawdę fajny czas. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia już w kolejnym epizodzie. Jutro będzie live, a widzów, którzy oglądają później, zachęcam do kolejnych produkcji. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!
wrażenia są niesamowite. Bardzo silnie świeci słońce prosto w oczy. Ale myślę, że miałam wrażenie, że taka olbrzymia, słuchajcie, ważka lata. Taki odgłos był, super.